Chłopaki, ministranci, teraz słuchamy, dobra? Słuchasz? Słuchamy. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Tak, chłopaki, chodźcie tutaj blisko, tu. Wszystkie chłopaki, chodźcie tu. Ty możesz tam siedzieć przy tacie, bardzo dobrze. Wy usiądźcie tu, ministranci też. Tak, siądźcie tu na podłodze, żebym was tak widział. Trochę do tyłu, żebym was widział twarze, wiesz? Dobra? Dobra, super. Ale was dużo, ty. Możecie też tu. Tu jest jeszcze wolne miejsce. Słuchajcie, musimy to sprawnie, bo nam obiad wystygnie, wiecie? Najwyżej nie będzie obiadu. No, tak może być. Ja też chcę. Dlatego zmobilizujmy się. Dobra, uwaga. Uwaga, słuchamy mnie. Ciebie twarzy nie widzę. Poszłem się tam trochę do tyłu. Tak. Ja chcę widzieć twarz każdego z was. Okej. Każdy z was tu jest z tatą, co? Jesteście tu z tatą? Tak. Tata was kocha? Tak. Kocha was tata, nie? Nie macie pewności. Tata was kocha. Przynajmniej robi wszystko, żebyście tak czuli. Twój tata się stara jak może, żebyś to czuł, że on cię kocha. Tata robi wszystko, żeby dla ciebie było jak najlepiej. Ja to widzę, wiecie, jak tu jestem tylko 3 dni niecałe. Ja to widzę, jak twój tata się stara. Zobacz, oni tu siedzą, słuchają tego, co ja gadam, chodzą na te modlitwy, a ty sobie biegasz, latasz tu, jesteś szczęśliwy, zabawki robisz i tak dalej, nie? I tata się cieszy, że ma ciebie blisko. Czujesz to? Czujesz to? On tu chciał z tobą przyjechać, ja to u nich słyszę, wiesz? Oni to gadają, wasi ojcowie. Oni chcieli tu z wami przyjechać. Chcieli być z tobą, na kajaki pojechać, te wszystkie rzeczy. I ja od czasu do czasu widzę, jak jednego z was czy drugiego tata przytula. To jest taki znak, że on bardzo chce ci pokazać, jak cię kocha. Stara się jak może. Ale tatowi czasem nie wychodzi, nie? Są sytuacje, nie? No właśnie. Właśnie. Tym naszym ziemskim ojcom, tym ojcom, których tu mamy na ziemi, nie zawsze to wychodzi. Ale się nie martwcie, jest na to sposób. Spoko. Słuchajcie, o czym była dzisiaj ta Ewangelia? O czym tam było? Był gościu, o winnicy. Był gościu, który miał winnicy. Co to jest ta winnica? Nie wiesz.
Co? Winnica, nie piwnica. Winnica. Winnica to... Świetne, świetnie, świetnie. Tam są winogrona. To rosną takie krzaki. Słuchajcie, tam ten gościu miał 10 tysięcy krzaków. 100 tysięcy krzaków tam miał. I rosną winogrona. I po co mu to było? Na wino. Na wino, nie? Na wino. On robi wino. On robi dużo wina. I co on, ten gościu, zrobił? Sam te winnice uprawiał? Nie. Nie, co zrobił? Miał rolników, powiedział tym rolnikom, chodźcie tu, będziecie te wino robić, tak? I co oni robili? Robili te wino, nie? Robili te wino. A oni temu właścicielowi tej winnicy oddali te wino, czy nie? Nie. Co oni zrobili? Dla siebie, nie? Po co im to? Żeby mieć z tego kasę. Słuchajcie, jak weźmiesz i wino sprzedasz, to masz kasę. Masz kasę? Masz kasę, tak, żyjesz sobie, kupisz Porsche, Jeep Grand Cherokee, lecisz, nie? Do Meksyku sobie możesz jechać. Ile tego wina nas sprzedajesz? Dobra, uwaga. Mazdę sobie kupisz, tak. Dobra, uwaga. Dobra. Ale zobaczcie. Ten właściciel... Chciał, żeby oni tę kasę dla siebie mieli, czy nie? Nie. Nie. Co on zrobił? Kupił plon. Co? Posłał swoje sługi i powiedział co? Oddajcie plon, nie? Dawajcie. A co oni? Nie. Zabili ich, powiedzieli, spadła na drzewo nasze wino. Nie? Dobra, uwaga. Świetnie. Świetnie słuchaliście. Teraz posłuchajcie mnie bardzo, bardzo, bardzo. Jak myślisz... Wiecie, czemu Pan Jezus nam o tych krzakach gada? Co nas to dotyczy, nie? Gada nam o jakichś krzakach, o jakimś winie. Pan Jezus próbuje coś bardzo ważnego powiedzieć. Pan Jezus próbuje ci powiedzieć, uwaga, słuchajcie. Słuchajcie. Ty jesteś ten krzak. No. Nie chcesz być krzakiem. Słuchajcie, wy jesteście jak te krzaki. Słuchajcie, posłuchajcie mnie, dobra? Dacie radę mi posłuchać? Ja wam spróbuję wytłumaczyć, o co chodzi. Ten facet posłał rolników, żeby dbali o te krzaki. Żeby te krzaki były jak najpiękniejsze, jak najfajniejsze, jak najzdrowsze. Żeby dawały jak najwięcej wina. Tak samo Pan Bóg posłał do ciebie twojego tatę, bo ty jesteś jak ten krzak. I Pan Bóg chce, żebyś ty był jak najpiękniejszy, jak najsilniejszy, jak najfajniejszy. I dlatego Pan Bóg posłał takiego rolnika, to jest twój tata. Rolnicy, tatowie, ręka do góry. Ręka do góry. Patrzcie, tam siedzi rolnik, który ciebie uprawia jak krzaka. Twój tata. Okej, spuśćcie ręce. Bo Pan Bóg powiedział, ten syn, ten twój syn, do twojego taty powiedział, to nie jest twój syn, to jest mój syn. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wiesz, ale twoim tatą jest Pan Bóg. Twoim tatą jest Pan Bóg. A gdzie jest ten twój ziemski tata? Tutaj, tutaj, ręka do góry, gdzie on jest? Pokaż mi to, gdzie on jest. Dobra, ten jest twój, tak? Jak ty masz na imię? Staś. Jak? Staś. Staś. A tata ma na imię? Mariusz. Stasiu, ja ci powiem tak. Twój tata Mariusz to nie jest twój tata. No. Poczekaj. Nie bój się tego. Wiesz, o co chodzi? Tak, o co chodzi? No brawo dla ciebie, brawo dla Stasia. Okej. Okay. A po co ci Mariusz? Ten, co siedzi obok ciebie. Żeby ktoś się mną opiekował, jak Bóg załatwia inne sprawy.
Brawo dla Stasia. Okej. Zobacz, świetnie, świetnie, świetnie. Słuchaj. Rewelacja. Bardzo dobrze, że jesteś szczery. Super, kombinujesz. Zobacz, Pan Bóg siedzi bardzo daleko, daleko w niebie. On tam jest. I Jemu niesamowicie na Tobie stać zależy. Niesamowicie. On Cię tak kocha. I se pomyślał. Muszę jakoś Stasiowi powiedzieć, że ja o niego dbam. Że jakoś go kocham. Że jest dla mnie ważny. I mam takiego pracownika, on ma na imię Mariusz, on ma brodę taką. I przez Mariusza pokażę Stasiowi, że ja jestem jego tatą. Mariusz to jest mój pracownik, mój rolnik. A ty jesteś tym krzakiem, który on tak kocha i tak opiekuje się nim. Rozumiesz? Tata ma numer telefonu do Pana Boga, do twojego taty. Mariusz ma numer telefonu do twojego taty, który siedzi tam w niebie. A może zadzwonić? Może zadzwonić. Tata, Mariusz, dzwonisz czasem? I co ci mówi? Kieruje. Zobacz. Zobaczcie. Waszym tym ziemskim ojcom nie zawsze się to udają. Czasami zawalają, nie? Tak jak ci pracownicy w tej Ewangelii. Czasami zawalają. Czasami nie dają, co trzeba. Nie? Czasami się kłócą z tym Panem Bogiem i mówią, a nie, tam Stasiu lepiej niech tam chodzi na basen, a co tam będzie się za dużo modlił. Nie? Czasami nie wytrzymują i na was nakrzyczą. Ale Pan Bóg nie chce, żeby oni na was krzyczeli. Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg chce, żeby oni wam o nim opowiadali. Bo Pan Bóg jest twoim tatą i Jemu na tobie zależy. Dlatego ci dał twojego tatę. Czujesz to? Czujesz to? Będzie taki czas, że w pewnym momencie tata zniknie z twojego życia. Nie będzie go. Nie będzie go. Nie będzie. Nie będzie Mariusza. Stasiu, nie będzie Mariusza koło ciebie. Ale nie martw się. Twój tata będzie ciągle. Twój tata niebieski cały czas będzie. On ci przyśle innego rolnika. Ktoś inny będzie obok ciebie. Dlatego nie. Dlatego się chłopie nie bój. Się chłopie nie bój. Wszystko będzie dobrze. Twój tata jest z tobą. Cały czas. A Mariusz to wiesz tam. Broda mu rośnie tam osiwnie. Nie? Tylko teraz jest taki czas. Ile masz lat? 9. Teraz jest taki czas, że musisz Mariusza słuchać, wiesz? Musisz go bardzo dobrze słuchać, bo przez niego gada twój tata niebieski. On mu na Messengerze pisze, wiesz? Wszystko mu pisze. Jak tata się tu modli, jak tata przyjeżdża na takie spotkanie jak tu... A jak się nazywa na Messengerze? Co? Czekaj, głośniej, bo nie słyszałem. Jak się gada z Panem Bogiem na Messengerze? Słuchajcie, świetne pytanie. Jak się gada z Panem Bogiem na Messengerze? Rewelacja. Od tego masz twojego Mariusza, twojego ziemskiego tatę. Jego musisz się pytać. Po to ci ten Pan Bóg przysłał tego twojego ziemskiego tatę, tego rolnika i jego musisz się spytać. A to już jego problem, jak on ci to wytłumaczy. Mówię szczerze. Kojarzycie takiego Jana Pawła II? Taki? Kojarzycie? Kto kojarzy Jana Pawła II? Dobra, super. Ten Jan Paweł II, jak był takim chłopakiem jak ty, to on też miał takiego rolnika obok siebie. To był jego tato ziemski. I ten jego tato ziemski też na Messengerze z Panem Bogiem gadał. Słuchajcie, to był taki inny Messenger. I Jan Paweł II opowiadał, że on pamięta swojego ziemskiego tatę,
jak tata, ten Jan Paweł II, on wstawał rano, 5 rano, a tata jego klęczy. Patrzy się na ściany, na krzyż. I on sobie myśli, co ty tak tego klęczysz? Zimno, ludzie, kolana bolą. A on mówi, wiesz co, ja z Panem Bogiem gadam. Gadam z Panem Bogiem, żeby się dowiedzieć, jak mam zrobić, żeby Ciebie kochać. I Ty pogadaj, pogadaj z swoim ziemskim tatą, jak to zrobić, żeby tego messengera do Pana Boga mieć. Jego problem, jak on Ci to wytłumaczy, on ma sposoby. Gadaj z nim, dobra? Okej? Okay? Dobra, usiądźcie. Usiądźcie na swoje miejsca, koło swoich ziemskich ojców, koło tych rolników. No. Teraz pogadam z rolnikami, ok? Słuchajcie, rolnicy. Ta winnica to nie tylko synowie wasi. Zobaczcie, że Pan Bóg żąda też więcej. To może być twoje zdrowie. Pan Bóg ci daje twoje ciało w dzierżawę. Zobaczcie, że ta ręka. Ja mam zero wpływu na to, czy rosną mi tu włoski na tej ręce, czy nie. Mam wpływ? Guzik mam wpływ. Mogę się tak spróbować skupić mocno, żeby te włoski rosły i nic to nie da. Żeby były rude, nic to nie da. W pewnym momencie przychodzi na każdego z nas coś takiego, że odcina nerw i jest... Nie? W pewnym momencie przychodzi coś takiego, nie zależy to ode mnie, że się pojawia jaskra na oku i człowiek ślepnie. I mogę się skupiać, ile chcę. A to nie ode mnie zależy. Takim sposobem Bóg ci pokazuje, twoje ciało nie należy do ciebie. To jest winnica, którą ci dał w dzierżawę. Zobaczcie, jak my się czasami bronimy, walczymy o to, żeby mu tej winnicy nie oddać. Jak się buntujemy, kiedy przychodzi choroba. Jak się buntujemy. Jak są rodzice, którzy nie uznają choroby swoich dzieci. Autyzm, coś tam. Orzeczenia. Nie, nie będę robić orzeczenia w szkole. Nie. I wyrzucamy tego, który przychodzi odebrać plon z winnicy. Wynoś się. Ja tu muszę tę winnicę uprawić. Ja muszę na siłę być zdrowy. Ja muszę na siłę dzieciaka uzdrowić. A Pan Bóg mówi, nie. To jest moja winnica. Twoje ciało to jest moja winnica. Twoja praca to jest moja winnica. Twoja rodzina to jest moja winnica. Twoja twarz to jest moja winnica. Twój wzrok. Ja czekam, kiedy mi Pan Bóg wzrok odbierze. Dlaczego? Jastarnia, pamiętacie? No. Jeżeli to zrobi, to już czuję, że będę musiał mu dziękować, żeby mnie ocalić. Żeby mnie ocalić. O to tu chodzi. Zobaczcie, że wielu alkoholikom Pan Bóg wątrobę rozwala. Po co? Moja winnica, nie rozwalaj mojej winnicy, czyli twojej duszy. Wolę ci wątrobę przetrącić. Wolę ci przełyk spalić, żebyś dalej pijąc nie rozwalał mojej winnicy, czyli twojej duszy. O to Bogu chodzi. Stasiu, słyszałeś? Słyszałeś. To jest ten messenger. Ja to na messengerze zostałem, wiesz? To mi Pan Bóg powiedział. A twój tata ma jeszcze więcej. Musisz z nim gadać. Zobaczysz, jaki będzie staro. O, to jest prorok, wiesz? Słuchajcie, wasi ojcowie, kochane chłopaki, teraz jeszcze, kończę. Chłopaki, halo, halo. Wiesz, kto to jest prorok? Do ciebie mówię. Jak masz na imię? Kuba. Wiesz, kto to jest prorok? Słucham? Nie, prorok nie wie. Prorok nie wie, jaka jest przyszłość. Kto to jest prorok? Przepowiada słowa Boga. Masz rację. I twój tata to jest prorok. No? Kiepski ten prorok, nie? Powiedz mu, prorok, staraj się. Bo ja chcę usłyszeć, co Pan Bóg do mnie na Messengerze pisze. Teraz się prorok staraj. Możesz ty powiedzieć teraz.
Tata mu jest prorok. Przyjedź do mamy i powiedz: mamo, mamy proroka w domu. Okej. Okay. Słuchajcie, bardzo ważne. Kończę. Chłopaki, módlcie się dzisiaj za waszych ziemskich ojców, żeby to zadanie proroka dobrze spełnili, dobra? I bardzo mocno ich słuchajcie. Jak ich usłyszycie, to zobaczycie, Pan Bóg też do was na Messengerze prędzej czy później zacznie pisać. Okej, módlmy się dalej.